Yo, jesteście gotowi na nową przygodę rodem z Marvela? Jeśli tak, to zachęcam was do oglądania pierwszego odcinku, który przedstawi wam gameplay z gry Marvel's Avengers. Swoją drogą mam do was pytanie, ciekaw jestem, co sądzicie o stroju Kapitana Ameryki. Dajcie mi znać w komentarzu. Jeśli filmik wam się spodobał, no to zostawcie suba, którego możecie w prawym dolnym rogu w każdym momencie filmu użyć. Także miłego oglądania. Na razie, do następnego. Cześć. Oglądamy cinematic. Każdego dnia dostrzegamy coraz częściej, jak ludzie wykorzystują swoją władzę. Ale Avengersi tacy nie byli. Wierzyłam w to z całych sił. To wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu. Być może właśnie na to czekałam. Może w końcu jestem częścią czegoś większego. Całkiem, całkiem, co? Widać most, Abu, popatrz! Już czas. O, fotele się nie rozkładają. Piękny. Bardzo dobrze jest płynnie. Jak można nazwać most Golden Gate, skoro nie jest złoty? Za mocno marvelowa. Jest mnóstwo dzieciaków. No. Założę się, że ich opowiadania są lepsze. Rywalizacja czyni nas silnymi. A co jeśli im się nie spodoba? Co jeśli nie będzie pasować? Przecież historia musi być idealna. Po urodzeniu twój brat mówił, że masz wyłupiaste oczy. Co? Ale według mnie były mocne. Najpiękniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałem. Wszyscy jesteśmy niezwykli. Powinnaś być dumna z tego, kim jesteś. Kocham cię, Abu. Ja kocham cię bardziej. I jestem pewien, że wygrasz konkurs. O, wyobrażasz to sobie? Nagrodę za najlepszy fanfic zdobywa opowiadanie Avengersi kontra złe jaszczury z kanałów autorstwa Kamali Khan, a tłum zaczyna szaleć. No i o to chodzi. Obiecaj mi coś. Wygrasz czy przegrasz? O, zawsze będę dobra, Abu. O, Beta. Dobro nie jest tym, kim jesteś. Tylko tym, co robisz. Jesteś kochana. Po lewej stronie widać bazę Avengers na zachodnim wybrzeżu. Bardzo mocno marvelowa. Nie wiem, nie kojarzę. Szybko, Abu, idziemy! Dobrze, dobrze, nie śpiesz się tak. Idę na konkurs fanfiku! No jesteśmy. Jesteśmy w Avengers, na evencie Avengers Day, słuchajcie. Sporo tutaj się dzieje, jak widzicie. Nie wiem, nie kojarzę tego gościa. Głos faktycznie bardzo jakiś tożsamy, podobny, ale nie kojarzę kogo. Kojarzę. Jeszcze trochę ten dźwięk muszę chyba zmniejszyć. Szóstkę. K? Osi X, czy... Trzy. Okej, nie wiem. Muszę popatrzeć sobie w wolnym czasie, jak to wygląda z ustawieniami. No i co mamy tutaj? Wielkie figury. Się, kapitanie. Mamy tryb fotograficzny w razie, gdybyśmy się chcieli patrzeć, zrobić zdjęcie jakichś fajnych widoczków, ale wygląda to świetnie, nie? Ona wymiata! Zobaczcie, ten tor ciekawe, tutaj. Czy naprawdę jest taki wysoki? No to wszystko przez Starka stworzone. Tutaj nawet widać
Właśnie. Jego logo, symbol taki jakby. Świetne, troszkę, nie? Ale liczę, że zobaczy. Oczywiście Hulk największy. Zawsze się też obracają. Nieźle, nieźle to wygląda. No dobra, jesteśmy. Zaczynamy. Witam finalistkę. Jak się nazywasz? Kamala Khan. A to mój tata. Yusuf. Khanowie, świetnie. Nie zapomnijcie wziąć udziału w polowaniu na komiksy. Zbierzcie wszystkie 5, żeby dostać wyjściówkę na balkon dla VIP-ów. Mając je wszystkie, zeskanujcie telefon przy windzie i załatwione. Miłej zabawy. Nie wystarczy ci już tych komiksów. Ale balkon dla VIP-ów. Muszę. On też ma wyłupiaste oczy? Co się czepiasz, Yusuf, tak? Czego chcesz? Piszą tu, że musisz zeskanować kody kreskowe. No dobra, rozejrzyjmy się tu trochę. Jeden komiks w każdej budce. Nie wiem, gdzie zacząć. Salon gier, młot Tora. Dzieje się tu sporo. Dobra, zacznijmy stąd. Zacznijmy tutaj. Trafiaj w czerwone cele. Zielonego, tak? Zielonego mam trafiać. 50 punktów, żeby wygrać. Żaden problem. O, to nie ta. To nie ta czułość. Chodźcie tu, chodźcie tu. Okej. Same headshoty lecą, same headshoty. Pyszę. Okej. Chodźcie tu, dobra, zrobiono. Nieźle, Kamala. Całkiem nieźle. A teraz... Headshot machine. A, i też bardzo ważne rzeczy wam nie powiedziałem. Jak wymienić te punkty. Dobrze, mam komiks. Teraz muszę znaleźć pozostałe. No bo jeszcze w końcu byście chcieli wymienić. Wystarczy tam kliknąć, z tego co mi się orientuje. Wystarczy tam kliknąć. Dobra, jeszcze trochę, troszkę jeszcze te ustawienia myszy. Zejdę w ogóle do jedynki. Podejrzewam, że jedynka też będzie okej. O, chyba będzie okej. Dobra, lecimy. Chodźcie wszyscy! A tam coś mamy. Tutaj jest coś C. O! Kurka! Wszystko okej? Nie, już mam ten komiks. Potrzebuję tego z Kapitanem Ameryką, żeby mieć całą kolekcję. Czekaj, może się wymienimy, jeśli masz podwójne egzemplarze? Ha, jasne! Super, do zobaczenia. No i mamy segment Starka. Kurde. Nieźle to wygląda tutaj wszystko. Ciekawe, czy Tony Stark martwi się, że hełm popsuje mu fryzurę. O, chyba się nie martwi. Okej, koszuleczki jakieś sympatyczne. Całkiem spoko. A, i tu jest ten model Mark 1, tak? I ten prototyp. Mamy jakieś plakaty. Jakaś figurka. Dobra, a i tu chyba jest do zgarnięcia coś, tak? Dobra, to zgarniamy. Rany! Rękawice repulsacyjne! Tak sobie może po prostu podejść i wziąć? Ciekawa sprawa, bym powiedział. Ale to jest super! Okej. A cóż to za okropność? A, przepraszam cię. Jesteś malutka. Nie zauważyłem. Nie musisz się chować przed synem Odyna. Zaraz powiem, tylko niech się skończy ten cinematic. Jak ci na imię? O, Kamala Khan. Aha, a co tam trzymasz, Kamalo? O, to promień mionowy. Rękawica repulsacyjna model 3, pierwsza miłość Tony'ego Starka. Na brodę Odyna robi niemal takie wrażenie jak sam Tony, co? O, ale śmieszne. Zgadza się. Popatrz. No, jest różnica, co? Jest różnica. To mi się podoba. Warto było wrócić, choćby dlatego. O, wow. Ktokolwiek dzierży ten młot, jeśli...
okaże się godny, posiądzie moc samego Thora. Zaiste. Oto różnica między błyskotkami Starka a mocą Boga. No. Chyba... Wyrzuć to rękawice w ogóle, wyrzuć. Ale każdy bohater od czegoś zaczyna, prawda? Tak, tak, oczywiście. Jesteś bardzo roztropna, jak na swój wiek. Dzięki. Ty też. Kamala Khan. Zapamiętam to imię. Nie mogę uwierzyć, że właśnie Dobra. Spotkałam Boga Gromów. Ale... Thor wygląda świetnie. Komiksy. Nagroda. Skup się. Thor wygląda świetnie. Głos też jest bardzo dobrze podstawiony. Myślę, że ten aktor, który podstawia głos pod niego, jest dobrze dobrany. A wracając do tematu Burgundów. Burgundy zbieracie za to, że oglądacie. Że oglądacie transmisję. Dero. Siema. Że oglądacie transmisję oprócz tego jesteście aktywni na czacie. Razem wyruszacie na tę wyprawę, jak bym to nazwał. Czyli heist i wpisujecie ilość Burgundów. Witam serdecznie Monte Cristo 99. Monte Cristo 922 chciałem powiedzieć. Monte Cristo 22. Witam. Siemanko, witamy. I właśnie w tym momencie, i właśnie Monte Cristo 22 dostał 100 burgundów. Na czym gram? Gram na PC-cie oczywiście. Jeżeli chodzi o podzespoły, to Ryzen 5 3600, a karta graficzna RTX 2060 Super od MSI. I myślę, że to najbardziej są warte informacje dla ciebie. Dobra. Wiesz co, tak jak powiedziałem, pousuwałem, zresetowałem, tu już jak wróciłem na Twitcha. Ja je po dzisiaj po streamie dodam ponownie te 100 sztuk. Iż teraz Burgundy, to powinieneś mieć trochę ich nazbieranych, więc już parę tam powinno być sztuk. Dobra, mamy następny segment. Teraz poświęcony Kapitanie Ameryce. Burgundsfish. Burgunds chyba, to jest komenda. Zamiast Y zamiana na S. 8. No jeszcze mało. Ale możecie chyba już wyruszyć na hajst. Potrzeba 3 osób, więc próbujcie. Za hajst jest duża szansa na to, że się wzbogacicie. Chyba 75%. Dobra, co my tu mamy? Tutaj jest jakaś instrukcja, jak obsługiwać tarczę Kapitana Ameryki. Tu jest jakiś stary kostium. Moda z lat 40. Okej. Trochę śmieszna, ale i tak super. Nieźle wygląda. Nieźle. Co my tu jeszcze mamy? O, jest pierwsza chyba tarcza. Vibranium. Rany. Dobra. No i tutaj też jakieś są graficzki. No dobra, to chyba musimy tutaj w takim razie uderzyć. Tak jest. No to uderzamy. Zobaczmy, co się wydarzy. O nie, nie została ani jedna sztuka. Podczas II wojny światowej kapitan walnął nią Hitlera. Mega fajne. Z drogi. Przepraszam. Ten konkurs powinien być tylko dla prawdziwych fanów. Kurde. Co to za goście? Czy nie jestem prawdziwą fanką? Też mam prawo tutaj być. Serio? Uważasz, że Avengersi czytali twoją historyjkę? Wypad mała. No. Siema Madzierynka, witam cię serdecznie, witam. Kiedy tłum, prasa i cały świat mówią, żebyś się ruszyła. Stań niczym drzewo nad rzeką prawdy. I powiedz i mnie, sam się rusz. Co? Nie poznajesz? Fan by wiedział. Co? Nieważne. Spadamy. To ich zagieła. Także duży plus do Kamali. Rozwaliła ich. Tak jest. Świetnie. Skończył im się komiksy. Zobaczcie, kto tu jest za nią. Muszę przyznać, to co zrobiłaś było odważne. Dzięki. Widzę, że lubisz Kapitan Marvel.
Jest poza ziemią, ale polubiłaby cię. Przepraszam, sam Kapitan Ameryka. Jestem Kamala. Kamala Khan. 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 W twoim opowiadaniu były te złe kanałowe... Jaszczury z kanałów, racja. No, tak. Thor nieźle się przy tym bawił. Podobno kiedyś musiał walczyć z takimi bestiami. Pan czytał mój tekst. Zgadza się. Ale super akcja. Kapitanie, powinniśmy iść na scenę. Tarleton się denerwuje. Widziałaś Thora? Powinien już tu być. Ja widziałam. W sensie był tam, przy stoisku Starka. Ale pewnie już go nie ma, bo sobie... W ogóle jak Al, wiecie, w centrum uwagi, nie? Gada sobie normalnie do nich. Pozwól, jakby to byli zwykli ludzie. Jedną z naszych uczestniczek. To Kamala Khan, ekspertka od złych jaszczurów z kanałów. A tak. Ta akcja z pokrywą studzienki w opowiadaniu była całkiem sroga. To nic w porównaniu z akcją między panią a madam Hedron. Wtedy było grubo. Powinniśmy iść na scenę. Racja. Miło było cię poznać. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To był Kapitan Ameryka i Czarna Wdowa. Chyba umrę. Kapitalnie, co? Naprawdę świetnie wygląda ten event. Zrobili to, jakbym to powiedział, tak. Z wypierdem i przytupem. Dobra, lećmy dalej, zobaczmy. Co tutaj coś jest? Chyba muszę spróbować, jeśli chcę zdobyć następny komiks. Kolejny komiks. Mogę spróbować? No, to wyrywamy Mjolnira ze skały. A trzeba, to trzeba. Prawie się udało go podnieść. Prawie godna też brzmi dobrze. Oto twój komiks. Dzięki! Kolejny komiks zdobyty! Nieźle, nieźle. Naprawdę przyjemnie tutaj wszystko. Tato, właśnie poznałam Thora! O, jest Yusuf, zobaczcie. W rzeczywistości też jest taki wysoki. Jeszcze wyższy! Myślałam, że... Ty mamy jakiś helikarier? Za długo cię nie było. Zaczęły się topić. Brand new chimera helikarier. Późno przychodzi, sam sobie szkodzi. No to chyba World zabiorę kogoś innego Terrigan na balkon dla VIP-ów. Reaktor. Bardzo śmieszne. Oni coś pokombinowali z tym Terrigenem tutaj. Ciekaw jestem, że przestali wykorzystywać ten reaktor łukowy i zaczęli się i się przestawili na Terrigen. To jest ciekawa sprawa. Dobra, tutaj coś mamy. Jeszcze mamy dwa. Tam jest przy B coś. Dobra, wróćmy się tam na chwilę. No taki ten sprint, dość bym powiedział, powolny. Dość powolny ten sprint. Okej, to nie tędy. A, już wiem chyba. Tutaj jest jakieś przejście. Tak. Kapitan Ameryka i Avengersi? Starcie superbohateru? O, proszę. Hark miażdży! Mamy trochę... trochę takiego typu gier. O, tutaj są jakieś piłeczki. Nieźle, nieźle. Naprawdę przemyśleli to porządnie. Dobra, do roboty. Okej. Okay. Tak! Kamala, silna jak Hulk. Silna jak Hulk. No i mamy kolejny komiks. Prawie koniec. Został tylko jeden już. Przyjdzie balkon dla VIP-ów. To już tylko jeden. Tutaj coś było. Przygotowanie do dnia A. Przedmiot kolekcjonerski. No dobra. Zostało nam tylko jedno miejsce w takim razie. A z tym nie możemy się wymienić? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. C. Gimbazjalistka. Czemu gimbazjalistka? Może ona jest gimnazjalistką, a nie jest gimbazjalistką. No wiesz, jedno, a drugie to co innego. Moim zdaniem ekstra, przynajmniej. Więcej komiksów! Dobra. Nie daj się sprowokować tą głazę na dom Starka. To ci naukowcy z telewizji. Okej. Okay. Terrigen miał należeć do ludzi, a nie być zabawką miliarderów. To sprawa otwarta. Skup się na tym, co istotne. Nasza praca odmieni świat, George. Wiem, że nie lubisz pompy, ale to będzie tego warte. Będzie chciał kontroli. Zysków. Nie pozwolimy na to. To twoja chwila.
Okay. Dzięki pieniądzom Starka i twojemu umysłowi staniesz się bohaterem, bohaterem tych ludzi. Nie widzisz, jak blisko jesteśmy? Tutaj jesteś. Bruce. Chcieliście zielonego? Proszę bardzo, przyszedł do was specjalnie. No ja. O co chodzi? Nie, nic. No tak, mała sprawa. Mamy jakieś dziwne odczyty z tego, no... z reaktora. George, chyba miałeś rację. Może zbyt szybko chcemy go zaprezentować. Możemy jeszcze raz wszystko sprawdzić i przeliczyć? O, tak, tak, oczywiście. Dziękuję i przepraszam. Trochę szczuplejszy jest od tego filmowego, ale naprawdę postarali się. Wyglądają nieźle ci bohaterzy wszyscy, nie? Jasne. Chodź, odprowadzę cię na imprezę, dobrze? Ten już mam. O. Zaczekaj. O, jest ten gościu. Może wymienię go z tamtym dzieciakiem. Hej, mam komiks, którego szukasz. Zajebanie. Wymienimy się. Interesy z tobą to przyjemność. Zrobione! Mam wszystko! Załatwione, teraz słuchajcie. Muszę dostać się na balkon dla VIP-ów. No to lecimy chyba, nie? Czy chcecie jeszcze się chwilę rozejrzeć tutaj? Może coś przeoczyliśmy? Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że wszystko. Ten plakat wygląda nieźle. Też trochę inaczej twarze wyglądają, przynajmniej Czarnej Wdowy i Thora wyglądają inaczej, bym powiedział. Kapitan Ameryka jest spoko, ale twarz Czarnej Wdowy i Thora wygląda dość inaczej, bym powiedział. Inne rysy twarzy. To jeszcze zobaczmy. Dobra, tu mamy Queen Jet. Naprawdę chcesz mieć taką minę? I znowu coś z tym reaktorem rigenowym jest powiedziane. Vroom! Napisane. Dobra. Okej, okay, tutaj już nie ma więcej modelów. Chyba lecimy dalej. No, dobra, lecimy dalej. Bo tu jest wejście dla VIP-ów, nie? Chyba tak. A, tam. Mamy się zmierzać w tamtą stronę. Niesamowite! Okej. Okay. Jakie to wielkie! Czyli tutaj mamy ten reaktor terigenowy. Dyrektor Fury! O, proszę. Dyrektorze, nie obawia się pan, że reaktor Helikariera może sobie nie poradzić z tym całym Terigenem? W zasadzie nic o tym nie wiem. Spokojnie. Terigen. Nie robilibyśmy tego, gdyby to nie było bezpieczne. Chimera to bezpieczeństwo gwarantowane zarówno przez Avengersów, jak i S.H.I.E.L.D. Dziękuję. Bruno nigdy mi nie uwierzy. Hej, mała, uważaj. O, okej. Okay. To jest chyba Terigen. Tak, chyba tak. Co my tu trzymamy? Chyba nic więcej. A, czyli to jest jakaś baza stacjonowania S.H.I.E.L.D. To winda jadąca na twój wypasiony balkon. Musisz to jedziemy. Sezamie, otwórz się przed władcą komiksu. No, reaguje, dokładnie. Fajna sprawa. Muzyczka już ciekawa w tle. Dobra, jedziemy windą. Zaraz będziemy mieli przedstawienie. Dziękuję. Zebraliśmy się tutaj, żeby uczcić dwa zdumiewające osiągnięcia. Dzień mojego życia. Po pierwsze, cieszę się. Cio, kapitan mówił. Niesamowite historie, w których my, bohaterowie, jesteśmy o wiele bardziej imponujący niż w rzeczywistości. Prezentujemy też nowe, czyste źródło. Nieźle to wygląda wszystko. Powiedziano mi, że to potęga. Jego działania wyjaśni człowiek, który dokonał tego odkrycia, dr George Tarnow. Dziękuję, kapitanie Rogers. Chimerę zasila nowy minerał, Terigen. 3 lata temu natrafiłem na dziwną skałę. Tak, w Zatoce San Francisco. Mhm. Po dokładniejszym zbadaniu okazało się, że to minerał, który... Witaj, San Francisco! Mamy go. To miasto dobrych ludzi, spoko żarcia i ciasnych paliw. Na tym ostatnim jeszcze pracuję. Fajny plecak.
On wie, jak robić wrażenie.